No, chodził na żurzel i tak mu się spodobało widocznie, nie? Bo stale chodził, chodził i później mówi tak, ja będę żużlowcem. Dziadek mówi, ty żużlowcem? No to no. Kulemański teraz z pierwszego pola startowego, Kasprzak obok niego. Dalej. Był bardzo utalentowanym sportowcem. Potwornie można powiedzieć utalentowanym żużlowcem. Walka o tę trzecią pozycję, o ten jeden punkt. Czy Kulemański przedrze się na drugą pozycję? Chyba tak. Nie gwiazdożył, co się zdarza u żużlowców młodego pokolenia, którzy się wybijają. Pamiętam go tak, jak przyszedł do szkółki, w wieku chyba 12 lat, coś takiego było, 12-13. Mały chłopak, wątły taki, ale było widać od razu taki błysk w oczach i taki dobroć. On był taki dobry, uczynny, bardzo uczynny właśnie. Tego się nie zapomina. Tego się nie zapomina, bo to jest... To był ktoś, który naprawdę mógł być mistrzem. Ze smutkiem w głosie pytam i prezesa, i trenera. I teraz pytam zawodnika, co się dzieje? Chwilowo mam teraz takie odoła, że nie mogę z tym wszystkim się pozbierać i po prostu nie wiem co więcej powiedzieć, nie będę tutaj nic wymyślał. Jest mi ciężko naprawdę. Po prostu walczę sam, sam jestem i sam to wszystko pilnuję, więc nie mam osobiście pomocy. Sama desperacja poza tym jest też straszna, bo jeżeli człowiek się wiesza na klamce od drzwi, to on w każdej chwili nogi może podciągnąć. Ale to jest najgorsze, że on w każdej chwili mógł oprzeć się, prawda? On to zrobił i to jest straszne. Ja cały czas wierzę w to. Ja już nie zmienię chyba do śmierci. Mówię, że na pewno się może z Rafałem spotkam, że to nie było przeznaczenie Rafała, że on tak, że nie wyszedł samobójstwo, żeby się powiesił. Nigdy w to nie uwierzę. Strasznie lubię w tych dziedzinach chodzić, bo nie wiem, czy pamiętasz. O. Ile oni już lat mają? No. Ja nie biorę, bo ja lubię ten zapach Rafała. O. No. Tak się dobrze mu wszystko zapowiadało.